Halo, halo. Dzień dobry, witam pana, panie pośle. Witam pana redaktora, dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle. Takie. Nie ma takiego pytania. Sekundkę tylko znajdę. Jaka powinna być według pana rola młodzieży w polskiej polityce? No, młodzież przede wszystkim powinna się angażować, brać czynny udział w polityce, bo to przecież tak naprawdę dla nich te wszystkie przepisy prawa, te wszystkie ustawy, uchwały podejmowane są, bo jeśli ktoś jest dojrzałym politykiem, jeśli ktoś ma już sporo tych lat na koncie, no to on myśli to, co dziś, co jutro. Natomiast trzeba myśleć dalekowzrocznie, dalekosiężnie, bo no to dotyczy naszego przyszłego pokolenia i właśnie tutaj młodzi, którzy nie są jeszcze skażeni tą polityką, nie są w żaden sposób zepsuci, bo to tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś wiele kadencji zasiada w Sejmie, w Senacie, gdzieś w samorządzie, no to już pewnych rzeczy nie widzi. Już uważa, że tak było, tak jest i tak powinno zostać. Natomiast młodzi ludzie pełni nowych pomysłów, dobrych pomysłów, dużo chęci, zapału do pracy i ta rola młodych polityków jest bardzo ważna. Natomiast to sami politycy jakoś zdeprecjonowali w ogóle rolę polityka. Dzisiaj to postrzeganie polityków jest no kiepskie tutaj w Polsce i o tym trzeba mówić, bo rolą polityka powinno być i pomaganie słabszym, i wspieranie różnych inicjatyw, nie tylko głosowanie w Sejmie, ale dzisiaj widzimy wiele oddolnych inicjatyw, które realizuje lokalna społeczność i tutaj ci politycy też powinni się to włączać, bo to oczywiście taka działalność społeczna, działalność charytatywna jest ważna, ale też to nie stoi nic w sprzeczności z tym, żeby to politycy też to wszystko się włączali. Więc zachęcam ludzi młodych do tego, by być w polityce, by rozpoczynać już w szkołach, angażując się w różne inicjatywy, ale też działając w młodzieżówkach. Oczywiście najchętniej widziałbym młodych ludzi w młodzieżowce Polskiego Stronnictwa Ludowego, aczkolwiek też każdego wybór i poglądy szanuję i ważne to, żebyśmy nie byli bierni, żebyśmy znaleźli sobie tą partię, która, z której poglądami się zgadzamy i żeby się w to wszystko włączać. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Już teraz troszkę krócej, bo niestety goni nasz czas. Jak pan ocenia politykę młodzieżową Prawa i Sprawiedliwości? Krócej poproszę. Ale politykę? Politykę młodzieżową. Politykę młodzieżową Prawa i Sprawiedliwości. No tutaj widzimy, że wszystkie tak naprawdę kluczowe stanowiska zajmują osoby starsze. Tych ludzi młodych myślę, że za dużo nie ma. Pojawiają się oczywiście sporadycznie osoby młode, zaangażowane, ale ta polityka też wobec ludzi młodych, ona powinna być konsultowana właśnie z tymi grupami, tematy, które dotyczą w głównej mierze ludzi młodych, one powinny być przedyskutowane. No i też to o czym mówimy, to nie tylko 500+, ale też ta polityka mieszkaniowa, ona powinna być jeszcze bardziej rozwinięta, żeby ludzi młodych było stać na to, żeby wynająć mieszkanie, żeby nie musieli mieszkać kątem u rodziców do 40 lat, tylko jak chcą się usamodzielniać, żeby mogli realizować te pomysły, no ale też wsparcie chociażby edukacji, to żeby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje talenty. Tutaj tylko dwa, trzy zdania, bo jak już mówiłem, goni nas czas. Jaka według pana powinna być rola mediów w debacie publicznej? Dwa, trzy zdania naprawdę. Media powinny być obiektywne. Też tu ważna rola
mediów publicznych, które zostały mediami partyjnymi niestety w ostatnim czasie. Media publiczne powinny być obiektywne, powinny pokazywać każdą ze stron, ale też duża rola jest mediów wszystkich, które działają, żeby pokazywały tą prawdę, bo jeśli to jest tylko przekaz jednostronny, no to on nie oddaje obiektywnej prawdy i tutaj trudno podejmować ludziom jakieś decyzje później, obserwując takie właśnie jednostronne podejście do przekazu tych konkretnych mediów. Dziękuję bardzo za odpowiedź i już tak jednym zdaniem, czy jest, bo jest pan któryś raz już u nas z kolei, panie pośle, czy jest pan jakiś program, który wspomina pan najlepiej? Wszystkie programy wasze są ciekawe i pamiętam i wspominam, bo tutaj dyskusja z ludźmi młodymi, czy z Michaliną Szwedzką, z Parem Hajdukiem, Maciejem Grzymałą, no ale też Janusz Korwin-Mikke, z którym tutaj dyskutowałem, Joanna Senyszyn, Gabriela Lenartowicz, no to są takie dosyć ciekawe rozmowy i miło mi zawsze się tutaj u was rozmawiało. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moim oraz Państwa gościem był Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja się z Państwem żegnam, życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Krótka przerwa i zaraz przechodzimy do następnych programów. Do widzenia.